Dzisiaj w serwisie informacyjnym PR24TV zaczynamy od, tak powiedzmy, o pielgrzymach z Gwatemali, którzy zagościli w Pruszkowie na Światowe Dni Młodzieży. A tutaj mamy przykład pozdrowienia. It is a typical dance of Guatemala. 24 lipca odbył się spektakl Światło Ciemno Lubni. Przedtem odbył się warsztat dla młodzieży w ramach projektu Lato w Teatrze. Ciemność! Widzę ciemność! Może ktoś z Państwa z hasłem, które wisi na ścianie, podać aktorom. Oni szybko zaimprowizują żywy pomnik do haseł. O, księżyc. Księżyc. Poprosimy coś nowego. Widać światełko w tunelu. Utrzymywałam się z zasiłku, dopóki mi go nie odcięli. Teraz... 24 lipca w Parku Kościuszki odbył się lipcowy koncert o północy. Z tej okazji, że pielgrzymi z Gwatemali w Pruszkowie przyjechali na Światowe Dni Młodzieży, przygotowano specjalne atrakcje, a w nim stacja kultura. Udało się udzielić jednego z mieszkańców wywiad. Dobra, no impreza jest super. Fajnie, dużo ludzi, piosenki fajne. No po prostu super, naprawdę. Pomyślane jest super, że organizacja najlepsza jest. Naprawdę, dużo policji, dobrze, ochrona jest. To jest najważniejsze. To wszystko. W lipcowym koncercie do północy nie zabrakło prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego oraz proboszcza parafii św. Kazimierza księdza Mariana Mikołajczaka.